Cześć, z tej strony Justyna. Witam Was na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się laptopowi małego odkrywcy od firmy Fałtych. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy laptopa małego odkrywcy, instrukcję obsługi do zabawki, a także katalog produktów firmy Fałtych. Nasz laptop, podobnie jak klasyczny sprzęt, składa się z klapki, a także głównej części z klawiszami. A pod spodem znajduje się miejsce na naszą myszkę, dzięki czemu nigdy jej nie zgubimy i będziemy mogli w łatwy sposób przenosić cały sprzęt. Jest on zachowany w pięknej, żywej kolorystyce, która na pewno przypadnie do gustu dzieciom. A po otworzeniu klapki mamy ekran LCD. Po bokach znajduje się naklejka, na której wypisane mamy różne kategorie, a także poszczególne zabawy i zadania. Klawisze, które mamy do wyboru, to przyciski numeryczne, a także przyciski z literkami. Różnią się one kolorem. Dodatkowo na przyciskach z literkami mamy obrazki sugerujące nam poszczególną literkę. Dodatkowe przyciski to pomarańczowe klawisze odpowiedź, powtórz, a także OK, które przydadzą się podczas zabawy. Poniżej znajdują się 4 przyciski funkcyjne, dzięki którym przełączymy kategorię zabawy. Żeby włączyć naszego laptopa, wystarczy wcisnąć zielony przycisk po prawej stronie, a warto wspomnieć również o czerwonym przycisku, który pozwoli nam na regulowanie głośności. Uczymy się przez zabawę. Wybierz kategorię. Aby wybrać kategorię, używamy naszej myszki. Myszką możemy poruszać w 8 różnych stron. Aby wybrać zabawę, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy albo przyciskiem OK. Nasze zadanie to wskazanie najwyższego zwierzaka. Przy dobrej odpowiedzi wiewiórka, czyli gospodarz naszego laptopa, wyraża niezwykłą radość i gratuluje nam. Jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć poprawnie, szukaj dalej. Zostanie wyrażona prośba o to, abyśmy spróbowali jeszcze raz. Jeżeli zapomnimy, jakie było zadanie, możemy wcisnąć przycisk powtórz. Wybierz to, co jest najwyższe. I teraz już na pewno się nie pomylimy. Jupi! Aby zmienić kategorię, wystarczy wcisnąć kolejny przycisk funkcyjny. Wybierz zabawę. Wybierz brakującą cyfrę. Jeżeli nie znamy odpowiedzi, możemy skorzystać z przycisku odpowiedź. Poprawna odpowiedź to 7. Wybierz brakującą cyfrę. 6. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak brzmi poszczególna literka, wystarczy wcisnąć wybrany przycisk. Sprawdzimy teraz kolejną kategorię. Wybierz zabawę. Podczas wyboru, menu wyboru, nasze przyciski z literkami i cyferkami nie działają. I nie możemy dowiedzieć się, w jaki sposób brzmią one. Na szczęście już po wyborze zadania jest to ponownie możliwe. Wybierz przedmiot, który jest inny. Jupi! Wybierz przedmiot, który jest inny. Ostatnia kategoria to zagraj. Mamy tutaj zabawy. Wybierz zabawę. Zabaw mamy aż 7 do wyboru. Użyj myszki, żeby kierować samolotem. O-o.
oprócz klawiszy z numerami oraz literkami mamy też dodatkowe przyciski z informacjami. Mrowisko to dom mrówek. Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. Jeżeli wciśniemy przycisk z lasem, przeniesiemy się na chwilę do tego właśnie miejsca z naszą wiewiórką. Może być to taka chwila wytchnienia od zadań. Myślę, że laptop małego odkrywcy, którego obejrzeliśmy w dzisiejszym odcinku, to świetna zabawka edukacyjna. Pierwszy plus to kolorystyka, jest bardzo żywa i ciekawa. Kolejny plus to dobra jakość plastiku, z którego zrobiona jest zabawka. Mamy też fajnie przemyślaną całą budowę. Mamy uchwyt, a także możliwość schowania myszki w odpowiednim miejscu, dzięki czemu na pewno nie zniszczy się ani kabelek, ani sama myszka. Po otwarciu naszego laptopa pokazują nam się piękne przyciski, mają one bardzo ciekawą kolorystykę, a także urocze rysunki, które na pewno pomogą nam w nauce literek, a także nowych słów. Dzięki tej zabawce nauczymy się oprócz nowych słówek i literek, także nauczymy się liczyć, nauczymy się nowych melodii, piosenek, możemy także zagrać w różne ciekawe gry i ćwiczyć logiczne myślenie. Oczywiście kolejny plus to ćwiczenie zdolności manualnych, a także obsługi komputera, takich podstawowych funkcji. Ja zabawkę oceniam na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, a także do oglądania kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!